Witam Państwa, Bezpieczu Państwa, jestem Watch 566 i witam Was w kolejnym odcinku recenzji Wojtucha. To jest druga recenzja sprzętu. Taka myszka zwana Mad Dog Gaming Mouse Game 700. Ogólnie z Mad Dogiem jest taka ciekawa sprawa, bo Mad Dog to jest ogólnie taka marka gamingowa promowana przez Media Expert. Jak na przykład w Komputroniku promują markę California Access, no to tam, no to jeszcze jakieś recenzje się znajdzie zawsze, jakieś testy i tak dalej. A o Mad Dogu to prawie nikt nie wie i trochę mnie to dziwi, a jedyne co ja widziałem na YouTubie to reklamy właśnie z Media Expert. No i dzisiaj bym chciał przedstawić wam taką myszkę. No na początku design, no dosyć podebrali inspiracji drobnej, ale ogólnie samo spasowanie, jeżeli chodzi o rękę, to jest dobrze. I nawet jeżeli się mocno tym zainspirowali, to przynajmniej jak Razer miał po bokach takie właśnie powierzchnie, które ułatwiają przeszczepność palca podczas rozgrywki, jak dużo ruszamy myszką, to tutaj Mad Dog zastosował na taką całą powierzchnię i to jest lepsze, dlatego że w Razer Dead Adder na przykład jest tylko tak pod tymi dwoma przyciskami. No i tak trochę wiecie, jak czasami zmieniamy obecność kciuka, no to może to trochę irytować, że tutaj mieliśmy ładnie przyczepne wszystko, a tutaj nagle płaskie. Jakby poruszać myszką, to myślę, że elementy w miarę są dobrze spasowane. No, oczywiście jest tu podświetlenie RGB. W ogóle tak, tutaj jakby zmiksowali design Razer Dead Adder i Razer Mamby, dlatego że jest takie po prostu podobne podświetlenie Mamby i kształt Dead Adder. No. No to standardowo mamy scroll, dwa przyciski po boku, które możemy programować, ale o tym za chwilę. Przycisk do zmiany DPI. O, który też zmienia nam kolor podświetlenia, jak możemy sobie po programowaniu sprawdzić. No oczywiście mamy przycisk do zmiany podświetlenia na myszce, ale po programowaniu też możemy to zmienić. Już pokazuję. Domyślcie, teraz mam ustawiony neon. Mamy jeszcze po prostu taką tęczę. Mamy taką dziwną dyskotekę. Tutaj albo to znowu jest neon, albo nie. To jest podświetlenie takie reaktywne, że im więcej klikamy, to po prostu się zmienia. Tutaj kolejna jakaś tęcza, tylko bardziej skokowa. I chyba całkiem wyłączyłem podświetlenie. Weźmy sobie na neon, jak jest. Aha, jeszcze możemy sobie ustawić stały kolor podświetlenia. Tylko to stały kolor w zależności od tego, jak sobie w programie dostosujemy. No i tutaj, a właśnie, tutaj jeszcze mamy taki jakby takie pulsacyjne podświetlenie każdego koloru, no i a nie, jeszcze mamy taką jakby, nie wiem jak to nazwać, też falę, ale taką po prostu w pionie, taką odbijającą się, no i standardowy neon. A co dowiadujemy się z pudełka? No, weź mi tu ostrość, złap. O, dobra. Sensor optyczny PWM 3325, podświetlenie 16 milionów kolorów. Możemy sobie ustawić 7 poziomów DPI do maksymalnie 8000. No i jest 7 przycisków. Czy coś więcej się dowiadujemy? Raczej nie. Tutaj jeszcze mamy wymiary. No i oczywiście kabel dwumetrowy. No i od 7 do 10 kompatybilne. No. No to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o taką część praktyczną. Całą myszkę dobrze się chwyta? No i zaraz przejdziemy do... Złapię ostrość. I zaraz przejdziemy do oprogramowania, jakie dostajemy. Chociaż
Spodziewałem się, że to oprogramowanie będzie trochę takie lipne, dlatego że dostajemy taką płytkę ze sterownikami, po prostu taką białą. Co jak na produkt za 130 zł, no... Kiedyś miałem myszkę od Tracera, no od kolegi co prawda, no ale tam była normalna płytka z nadrukiem, a tutaj mamy tylko taką białą. Chcieli przeoszczędzić na grafice na płytce. Nie wiem. W każdym razie już zapraszam was do pokazania oprogramowania myszki Gaming Mouse GM700. Okej, okay. Jesteśmy w oprogramowaniu. No i tak, jakie tu mamy opcje? Po pierwsze, producent coś się pomylił, jeżeli chodzi o DPI i zamiast 8000 mamy 10000, czyli it's over 9000. Sobie nastawię, że no już 1200. Okej. Okay. Właśnie, co jest ciekawe, tutaj momentalnie nawet... Znaczy, jeżeli jesteśmy w tej aplikacji, to po prostu możemy sobie szybko podglądać na myszce, jak to wygląda. No i tutaj mam wszystkie te typy podświetlenia. Niestety, fakt, mamy tutaj diody RGB, tylko że no tak słabo, jeżeli chodzi o regulację. Bo tutaj, jeżeli chodzi o Color Full Streaming, to możemy sobie regulować tą stronę, ale na przykład, jeżeli byśmy chcieli sobie stały kolor... A nie, to jest... A nie, dobra, możemy jednak ustawić stały kolor, po prostu nie dopatrzyłem, przepraszam. Nie wiem, stawmy sobie takiego pomarańczowy. No, taki pomarańczowy, tylko jedyną wadą jest taka, że... tak jakby tutaj widzisz, że mamy pomarańczowe podświetlenie, a nareszcie myszki, jeżeli chodzi o grafikę, tak trochę, no, mamy różne kolory i to jest dziwne, ale oczywiście na samej myszce taki wątek występuje. Dobra, możemy sobie do czerwonego, do czerwonego, oczywiście ten flagowy kolor. No. Tutaj możemy jeszcze parametry myszki zmieniać, chociaż ja się w to nie bawiłem, jedyne co zmieniałem tutaj częstotliwość do 1000 Hz. Sobie zmienię na neon, bo jakoś mi się najbardziej podoba. Ale jeszcze zobaczmy, może zainteresuje jakiś inny. Tutaj to ogólnie mamy taką jakby tęczę z kołą. Nie wiem, możemy sobie taki stały efekt nastawić. O, i na przykład sobie ognie jakieś zrobić. Płomienie. Proszę bardzo, możemy sobie tak dostosowywać. Myk. O, i teraz mam właśnie taką fajną, wielokolorową myszkę. Tylko nie wiem, dlaczego właśnie ten podgląd jest troszkę taki zepsuty, ale... Zawsze to jest coś, nie? A tutaj, jeżeli chodzi o regulację przycisków... Nie wiem niestety, jak tu jest z makrami. Myślałem, że to będzie tak, że... Jeżeli sobie dodamy na przykład, nie wiem... nowe makro do nagrywania, myślałem, że to się zapisze jako taki... oddzielny przycisk, jakby na przykład, o, w OBS-ie zaczął sobie nagrywać, bym sobie dał, nie wiem, lewy przycisk i prawy przycisk i bym sobie to jakoś wyzerował. Tylko tu oczywiście na sekunda. No to by jakoś działało, ale niestety nie wiem, jak tu tak zrobić, więc jeżeli chodzi o makra, no to wam nie powiem, bo albo to nie działa, albo ja nie umiem po prostu tego nastawiać, jeżeli chodzi o myszkę. Prawdopodobnie, jeżeli chodzi o klawiaturę, to może bym potrafił, ale tak to nie bardzo. No a tak to co? Możemy sobie pozamieniać różne przyciski. Właśnie, między innymi możemy sobie zaprogramować te przyciski boczne. I zablokować sobie chociażby DPI, żeby pobawić się w snajpera i wtedy będziemy mieć taki przycisk snajpa! I nam od razu się zmienia rozdzielczość DPI. Ale ja sobie wystawię to myślę, bo jakoś tego nie potrzebuję. No i oczywiście tutaj mamy normalny przycisk do zmiany koloru. No i dobra, myślę, że to by było na tyle. Taka ogólna ocena tej myszki. Myślę, że po tym jak odkryłem, że można normalnie regulować kolory. Tylko jedyne co nie można...
właśnie kolorów dostosowywać to tutaj przy zmianie DPI, jak macie na przykład kilka trybów, to myślę, że myszkę by się oceniło w sumie. W sumie tak 9 na 10, bo nie wiem jaka jest dokładna dokładność, że tak powiem, tego sensora optycznego. Ale hej, dostajemy myszkę za 130 zł, mamy 10 000 DPI i jednak regulowalne w miarę podświetlenie, więc myślę, że warto zakupić, tym bardziej teraz przy różnych dziwnych cenach myszek. Właśnie jeszcze tutaj dostosowywanie DPI co jest co stówkę, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i dobra, myślę, że to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę, no i nara.